Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na fasolkę po bretońsku, którą zrobimy sobie na obiad i do słoiczków. Do garka wsypujemy fasolę. Wody wlewamy więcej, dwa razy więcej niż fasoli, bo fasola nam napęcznieje i powiększy swoją objętość. Zobaczcie, gdy fasola już nam napęczniała, zwiększyła swoją objętość praktycznie dwa razy, wstawiamy na gaz i gotujemy około godziny do miękkości. Musi być miękka. Gdy krok zaczyna nam się gotować, ja wsypuję jedną łyżeczkę, małą łyżeczkę soli na razie, żeby już nam się ugotowała z solą. Zobaczcie, już tutaj na naszym grochu zaczyna robić się piana. Tą pianę ściągamy. Wspieramy te. I dalej gotujemy. Możecie przykryć pokryweczką, tylko musicie pilnować, żeby Wam nie wykipiało. Zobaczcie, po godzinie mniej więcej już groch nam się ugotował, jest miękki. Musicie sobie spróbować. I następnie kroimy kiełbaskę. Do naszej fasolki potrzebujemy kiełbaskę. Kiełbaskę kroimy sobie w kostkę. Jaka dużo ilość, to zależy tylko od Was, ile chcecie, żeby było. Jedno pędko, dwa pędka, jak lubicie. Ja już nakroiłam tyle. Wystarczy. Następnie naszą kiełbaskę dodajemy do fasolki. Przemieszamy. I gotujemy razem wszystko. Następnie podsmażamy cebulkę na patelni. Jeśli nie lubicie do fasolki cebulki, po prostu jej nie dajecie. Ja uwielbiam. Są ludzie, którzy lubią z cebulą fasolkę po bretońsku, a są, co nie lubią. Więc już według własnego uznania ja dodaję. Cebulkę kroimy w kosteczkę. Pokrojoną cebulkę wrzucamy na patelnię. Delikatnie musimy podsmażyć. Ja do cebulki daję sól i pieprz. Gdy cebulka nam się podsmaża, w międzyczasie możemy już sobie doprawić naszą fasolkę po brytońsku. Dajemy trochę soli. Oczywiście musicie spróbować do smaku wszystko. Pieprzu. Majeranek. Ja daję dużo, bo uwielbiam, ze dwie łyżki. Możecie dodać jeszcze trochę ziół prowansalskich. I papryka ostra. Ja wsypuję taką szczyptę papryki ostrej, ale musicie sobie spróbować do smaku, jak lubicie. Całość mieszamy i się gotuje nam ładnie. Jeszcze zaraz dorzucimy cebulkę, która już tam się tu podsmaża. Zobaczcie, że cebulka już się delikatnie odrumieniła. Wrzucamy ją do naszego garka z grochem, naszej fasoleczki po brytońsku. Pamiętajcie, jeśli nie lubicie z cebulą, nie dodajecie. Ja lubię, dodaję. Całość musimy wymieszać i sprawdzić jeszcze, czy dosyć przypraw jest. Próbujemy.
Przepyszna. Już więcej nic nie dodaję. Powiem Wam, że te przyprawy, co dodaliśmy, wystarczy. Nic więcej nie dodajemy. Jest rewelacyjna w smaku. Przepyszna. Zostało jedynie, co nam dodać, to przecier pomidorowy albo pomidory. Możecie dodać swoje własne, co zrobiliście, albo pomidory z puszki. Przecier i pomidory dodajemy, jak już wszystko wiemy, że jest miękkie. Ale że fasola nam się długo gotowała, no to wiadomo, że już jest miękka. I za chwilę możemy dorzucić. Ja dam jedną łyżeczkę przecieru. Ja mam własne pomidorki, więc dodaję. Możecie dodać przecier, co lubicie. Możecie sobie jeszcze zaklepać mąką z wodą, ale ja niczym nie zaklepuję, ja zostawiam tak, jak jest. Czyż ta fasolka nie wygląda rewelacyjnie? Pysznie. A teraz taką fasolkę możemy włożyć do słoiczków. Słoiczki musimy umyć dokładnie i wyparzyć gorącą wodą. Gdy nasza fasolka po brytańsku już się bardzo mocno gotuje, zobaczcie, jak mamy jej dużo. Oczywiście całej nie zjemy, więc super pomysłem jest przechowywać je w słoikach. Słoiczki musimy umyć, wyparzyć i gorącą fasolkę wkładamy do słoiczków. I szczelnie zamykamy. I następny słoiczek. Musicie uważać, żeby się nie poparzyć, bo jest wszystko bardzo gorące. Ostrożnie. I tak prezentuje się nasza fasolka po brytońsku na obiad. Wkładamy do salaterki. Do tego możemy jeść przepyszny chlebek gryczany, który oczywiście znajdziecie na kanale Przepis. Czy nie jest to zdrowy obiad czy kolacja? Przepyszne i zdrowe. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Nasza fasolka po brytońsku na obiad i nasza fasolka w słoikach. Zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście zrobili sobie ten przepis i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!